Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Będziemy dziś dla Państwa komentować spotkanie Eredivisie. Z pewnością będzie ciekawie. Twente Enschede zmierzy się z Herenveen. Tak, Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Jak sądzisz, Jacku, czy znowu zamurują dostęp do własnej bramki? Tego należałoby się spodziewać. Raczej oddadzą inicjatywę rywalowi, a sami skoncentrują się na zwarciu szyków i dyscyplinie w obronie. Nawet dysponując dużą siłą ognia, trudno się gra przeciwko rywalowi, który cofa się całym zespołem. Więc taka taktyka czasem przynosi efekty. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Bomba w górę. Gramy. Widzowie czekają na strzał. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Prowadzą zatem 1-0. Dobrze się tu teraz zastawia. Van Amersfoort. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Odważnie i skutecznie. Brawo! Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Wycofanie piłki w pole karne. Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości, ciężko jest nie trafić. Na razie 2-0.
Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Skutecznie teraz broni piłkę. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Delikatnie mówiąc, nie popisał się teraz. Tak, powinien z tego rzutu wolnego uderzyć dużo lepiej. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. I to tyle z tej akcji. Ależ świetnie ułożyła się gospodarzom ta pierwsza część spotkania. Tak, bardzo udało. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Widzowie czekają na strzał. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawe. Wycofanie piłki w pole karne. Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. O, delikatnie mówiąc, nie popisał się teraz. Tak, powinien z tego rzutu wolnego uderzyć dużo lepiej. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego.
Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. No i po ataku, dobra interwencja. Van Amersfoort. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie odda jej za darmo. Mocno trzyma się na nogach. Nie dał szans na groźny strzał. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Doskok do rywala i po akcji. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Cały stadion chce strzału. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka. Brawo. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. 2 bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymali go. Gwizdek i zaczęło się. Widzowie czekają na strzał. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawe. Wycofanie piłki w pole karne. Gol! Kolejna bramka. Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć.
delikatnie mówiąc, nie popisał się teraz. Tak, powinien z tego rzutu wolnego uderzyć dużo lepiej. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego. Cały stadion chce strzału. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek.